W Polsce obrona cywilna nie istnieje, uważa Najwyższa Izba Kontroli. A jaką ocenę wystawiono Suwałkom, które również pod tym kątem skontrolowano? Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli mieszkańcom miasta w latach 2020-2022 zapewniono zgodną z wymogami liczbę miejsc w budowlach ochronnych. Ale miasto, nie będąc właścicielem tych obiektów, nie miało wpływu na ich stan techniczny ani zaopatrzenie w niezbędne środki na wypadek wystąpienia zagrożenia. Nie posiadało również budowli ochronnych na potrzeby funkcjonowania administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych. Najwięcej obiektów ochronnych posiadają spółdzielnie mieszkaniowe, ale jedna z nich po sprawdzeniu 162 takich miejsc ujawniła w raporcie kierowanym do ratusza, że choć wszystkie spełniały wymogi dotyczące klasy odporności, to aż 153 z nich posiada okna piwniczne powyżej terenu. Podała też, że żadne miejsce nie spełnia wymogów w zakresie wentylacji chroniącej przed przenikaniem gazów pożarowych, nie posiada drzwi przeciwpożarowych. Ponad sprawdzonych 70 piwnic nie spełniało wymogu usytuowania ich w odpowiedniej odległości od gazociągów, magistrali wodociągowych i centralnego ogrzewania oraz kabli wysokiego napięcia. 137 nie dawało ochrony przed odłamkami bomb i pocisków oraz ogniem z broni małokalibrowej. To każe sądzić, że ludność cywilna stolicy Przesmyku Suwalskiego żyje w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. W Urzędzie Miejskim stworzono warunki do prawidłowej realizacji zadań związanych z zapewnieniem mieszkańcom miejsc schronienia, podaje NIK, dodając, że prowadzenie tych spraw powierzono osobom posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Suwałki posiadają opracowany plan obrony cywilnej i plan działania uwzględniający kwestie związane z miejscami ukrycia i schronienia. Zdaniem kontrolujących prawidłowo informowano mieszkańców o dostępnych miejscach schronienia. Grzechem jest brak regularnych kontroli stanu technicznego tych obiektów. W wystąpieniu pokontrolnym NIK zauważa, że w planie obrony cywilnej miasta Suwałki pochodzącym z 2012 roku przyjęto nadzorowanie procesu przystosowania obiektów na budowle ochronne oraz przygotowanie już istniejących budowli. W ostatnim czasie na przykład jedno z miejsc ukrycia powstało w rozbudowywanej szkole podstawowej nr 4. Kontrolerzy usłyszeli od włodarza Suwałk, że ratusz nie zachęcał inwestorów prywatnych do budowy miejsc ukrycia, bo nie ma ku temu podstaw prawnych. Prezydent skarżył się również na brak informacji o planowanym finansowaniu lub współfinansowaniu budowli ochronnych dla ludności cywilnej ze środków budżetu krajowego lub obecnej bądź przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Jednocześnie jednak NIK zauważa, że w mieście nie wydatkuje się zbyt wiele na realizację zadań obrony cywilnej. W ciągu ostatnich 4 lat łącznie przeznaczono na nie niespełna 40 tysięcy złotych. Wydano je głównie na konserwację syren alarmowych. Więcej niż drugie tyle pozostało niewykorzystane.